Witajcie w kolejnym filmie. Dawno tego nie robiliśmy i dzisiaj idziemy na zakupy do Pemka. Ja nie potrzebuję co prawda czegoś takiego, ale za 32 euro, czyli podejrzewam w Polsce jakieś 150 zł, macie takie futerka i beżowe, i czarne. Bardzo miłutkie w dotyku. To są długie, bezrękawniki, też w tych samych kolorach, w sensie w beżowym i czarnym. Ja mam swój, więc nie potrzebuję, ale jest to jakaś opcja. Tutaj kosztują 28 euro. To są kurteczki lightweight. Wiecie, że ja uwielbiam. Wszyscy mamy takie, łącznie z naszą córką teraz. I one są po dwie dyszki. Aksy wróciły do łask. Już w zeszłym roku były i teraz też są te krótkie. A ja nie jestem fanką, jeszcze tym bardziej do jazdy autem. One są niepraktyczne, bo wcale nie są tutaj aż takie bardzo miękkie. Tu jest bluza w paski za 14 i słuchajcie, miałam kiedyś podobną, ale była całkowicie plastikowa z poliestru. Ta ma lepszy skład, bo ma w 65% jest z bawełny. W przecenkach, jak widzicie, raczej letnie rzeczy. No to nie powiem, przeurocza. No ale to jest jakaś maska. 34 nawet. Tutaj też przecenki, ale jak widzicie, same letnie rzeczy. Oczywiście jest to całkowicie naturalne o tej porze roku. Chociaż można znaleźć też marynarkę, jak widzicie, z kolekcji Beetlejuice'owej, ale ona nie jest zbyt dużo przeceniona, bo ona jest przeceniona z 28 na 20. Kosmetyki. Nie wiem, czy one wszystkie są przecenione na 3 euro, ale weźmiemy ten róż, spróbujemy. Ta baza jest super, ja ją mam zużytą już tak więcej jak w połowie. Za piątkę mega polecam. Tego wcześniej tu nie widziałam, więc weźmiemy sobie na spróbowanie olejek. A tutaj są już przygotowane piżamki na The Late Late Show, jak widzicie. On jest chyba jakoś w przyszłym tygodniu, więc dzieciaki wtedy mogą zostać duże i pooglądać telewizję, ale tu mamy takie wersje bardziej dla dorosłych. Co roku kupujemy dla dziadków po nowej bombce od wnuczków i zwykle właśnie jest to tutaj w Primarku, więc zaraz coś wybiorę i dla jednych, i dla drugich. Jak potrzebujecie onesie na zimę, to jest pokemonowe i tu też jest pokemonowe, tylko jest inny pokemon i one są po 17 euro. Tak, po 17 euro. Tu jeszcze coś jest? Tak, tu są Mario Bros, proszę bardzo. Tu jest Nightmare Before Christmas. I tu jest jeszcze chyba Sonic, także do wyboru, do koloru. No chyba Grinch jeszcze jest, czekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, Psi Patrol nawet, proszę bardzo. A tu jest, nie, to nie jest Grinch, to jest Minecraft. To są bardziej dzieciowe, ale one też są po 17, bo przynajmniej mi się wydaje, że krótkie. Ale powiem wam, że dzisiaj niestety szału nie ma, bo przeceny są tylko na jakieś tam dorosłe rzeczy. Ja głównie rzeczy dla dzieci kupuję na przecenach. A tutaj dla dorosłych to tak średnio, znaczy dla dzieci tak średnio, więc idę jeszcze zobaczyć, czy znajdę jakieś fajne koszulki dla siebie. Jeżeli nie, to wracamy. Cała masa tych aksowych inspiracji i one głównie, no te kosztują 14 euro na przykład. Są nawet tu w czarnym kolorze. Są takie jasne. Trochę tego jest. Normalnie tutaj XXI wiek zawitał na Wiltonie. Słuchajcie, mamy kasy. Tutaj widać, jak Błażej wszystko kasuje. Będziemy zaraz to wszystko pakować. A haul zrobimy w domu. Witajcie kolejnego dnia. Zaczynamy drugą część tego filmu, czyli nasze faktyczne zakupy z Pemka. Rzeczy jest dosyć sporo ilościowo, ale jest bardzo dużo tak zwanej drobnicy. Jakoś specjalnie ciuchów nie kupowaliśmy. Zaraz się przekonacie zresztą. Jedna z drabek się rozwaliła, tak więc nie jest lekko.
Zaczynamy od różu. Widzieliście zresztą, że go brałam i on był za 3 euro, on był na promocji. To są te róże, które wyglądają podobnie do tych z Charlotte Tilbury. Rozpakujemy go potem może przy jakiejś okazji i zobaczymy, czy też wygląda w środku tak. Mam od jakiegoś czasu bronzer w gąbeczce, ten z AA Wings. I bardzo dobrze mi się sprawdza, bardzo lubię go używać, tak więc zobaczymy, jaki będzie ten. Kolor wydaje się koralowy, ciężko to powiedzieć. Ja lubię takie kolory, tak więc zobaczymy, jak będzie wyglądał na policzkach. Przymierzam się cały czas mocno do nagrania wam jakiegoś makijażowego odcinka, ale kiedy to będzie, jak to będzie wyglądało, jeszcze nie wiem. Kolejna rzecz to są chusteczki do demakijażu. Ostatnio wszystkimi moimi, które mi zostały, wyczęstowała się córka. Tak jak wielokrotnie wam o tym powtarzałam, ale przypomnę, ja ich nie używam de facto do makijażu, tylko używam ich na przykład jak sobie tutaj podkład na ręce zostawię przed nakładaniem, cokolwiek, jakie kosmetyki sobie tutaj rozmażę albo potrzebuję na szybko podczyścić pędzelek do brwi, to właśnie do tego służą mi te chusteczki. Z halloweenowej kolekcji znalazłam te nakładki na nadgarstki. Ja bardzo lubię ich używać, mam ich sporo i generalnie bardzo dobrze mi się sprawdzają, natomiast te z Temu czy to z AliExpress, te azjatyckie generalnie są dosyć wąskie i one mi się bardzo szybko prują. Te wydaje się, że są szersze, więc mam nadzieję, że dłużej mi posłużą. No i mówię, kolekcje halloweenowe, czyli są pomarańczowe w jakieś tam pajęczynki. Kominiarka dla naszej córki. Bardzo dobrze mi się to rozwiązanie sprawdzało w zeszłym roku. Ona miała taką bardzo podobną z H&M-u. Natomiast w tym roku w jej rozmiarze generalnie nie było tych takich, które by mi się podobały. No i tutaj słuchajcie, za 6 euro znalazłam przypadkiem całkowicie, bo nawet nie szukałam jej. Po prostu wpadła mi w oko, jak przechodziłam przez sklep właśnie ta kominiarka i ona jest chyba na rok, dwa, tak jest. Tak więc będzie idealna i myślę, że nam posłuży zarówno w tym roku, jak i w przyszłym też. Jeszcze jeden gadżet halloweenowy. Jak zobaczyłam te nietoperki, po tym jak wyciągnęliśmy już kostium halloweenowy naszej córki z zeszłego roku, znaczy on był kupiony w zeszłym roku, to one są identyczne. Pomimo, że to są nietoperze, tam ona jest pajączkiem, ale wyglądają bardzo podobnie. Jakby chodzi o tą główną część, o to ciałko. Mega, więc stwierdziłam, że to będzie chyba lepsze rozwiązanie, pod warunkiem, że nie będzie tej opaski co chwilę ściągała, ale może. Kolejna rzecz, którą też wam pokazywałam, że jestem zainteresowana, bo widziałam to po raz pierwszy, to jest olejek witaminowy z tej linii właśnie primarkowo-pękowej i on kosztował 3 euro. Zobaczymy, jak on mi się sprawdzi, bo już kończą mi się, kilka błyszczyków mi się kończy, używam ich teraz na co dzień. Skoro się kończą, no to muszę mieć jakiś zapas. Powiem wam szczerze, że nie wiem, to jest bardzo spontaniczny zakup, bo ja nigdy nie używałam tego typu rzeczy, czyli właśnie uchwytów do telefonu, ale tak jakoś mi się ta wizja wydała interesująca tym razem i te wisienki mnie skusiły, tak więc zobaczymy. Możliwe, może być tak, że absolutnie tego nie będę używała i że absolutnie mi się to nie sprawdzi, ale jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała. Jest to trochę kiczowate, ale co tam. Mam tutaj te świąteczne gadżety dla dziadków, ale ponieważ to jest prezent, to nie chcę ich za bardzo pokazywać. Są, chcę, żebyście wiedzieli, pokazywałam wam tą półkę tam, natomiast z samych rzeczy, które wybrałam, po prostu chcę, żeby mieli dziadkowie niespodziankę. Dla naszego syna, on ma faskę lekką na Spidermana, tak więc Błażej znalazł mu rękawiczki. Jedne są czarne z głową Spidermana, a drugie są czerwone z całym Spidermanem. Był, mówił, jeden jedyny rozmiar, 5-9. Z tego, co tak patrzę, to one powinny być na spoko na niego dobre. Natomiast dla naszej córki mam tutaj skarpetunie. One są w rozmiarze niby 6-12 miesięcy, ale ona ma dosyć małe stópki mimo wszystko. I jak tak ja zawsze patrzę po prostu po tych stopach w skarpetce, czy będą ok. I tak na oko stwierdzam, ale wszystko wydaje się, że będzie w porządku. No i jeszcze jedne są też w tym samym rozmiarze, takie z owieczkami. Te były, słuchajcie, za 4 euro, natomiast te były za 2, bo tutaj mamy dwie pary, a tutaj mamy 4 pary. Jest to logiczne. Koszulki mojego męża. I mamy jedną taką granatową z jakimś... z Nowym Jorkiem. Spoko. Lubię koszulki z Nowym Jorkiem. Ona była za 3,50. Oprócz tego mamy tutaj... taką czarną,
też z takim spoko nadrukiem, też za 3,50 i pewnie gdzieś będzie jeszcze jedna. Możemy przejść teraz w sumie do moich koszulek, bo widzę, że są tu na wierzchu, w tej wielkiej torbie. Miałam bardzo duży problem, żeby znaleźć coś w swoim rozmiarze, czyli albo XL, albo 2XL. Praktycznie nic nie było. Z tych, które mi się podobały, z tych z nadrukami, nie było nic z tych dużych rozmiarów. Wszystko wykupione, więc jedyne co znalazłam to jest taki z tymi danymi geograficznymi Los Angeles i ona jest 2XL i ona też była za 3,50, bo tak oni mają taką linię tych zwykłych koszulek właśnie po 3,50. Tutaj mam taką zwykłą bawełnianą, ona już była za 4,50, ciutkę droższa, ona jest 100% bawełny, ale wiecie, że ja kocham paski. Paski to jest rzecz, którą ja bardzo, bardzo lubię. Tak więc tutaj mamy drugą koszulkę i trzecią taką zwykłą, bez nadruku jakiegokolwiek, żadnych wygibasów, szarą. I ona była też chyba za 3,50. Tak jest. Po prostu najzwyklejsza w świecie. Jak jesteśmy przy Spidermanie, kupiliśmy synowi buty. Powiem wam, że trochę się zastanawiałam nad tymi butami, czy mu je kupować, bo wiecie, no to jest Primark i tak dalej, ale on tak ciuchra buty w przedszkolu, że to jest coś po prostu niesamowitego. Tutaj nie ma takiej typowej zimy, natomiast jak są te takie najchłodniejsze miesiące, to ja lubię mu jednak ubierać coś troszeczkę wyższego, żeby miał te kostki osłonięte. No i nie mieliśmy w tym jego aktualnym rozmiarze, czyli w 10, to jest europejskie 28. Nie mieliśmy niczego, więc Błażej mówi, weź mu te buty. One kosztowały 17 euro. Ja nie jestem przyzwyczajona, żeby aż tyle płacić za buty dla niego, bo tak jak mówię, on je bardzo mocno niszczy, ale coraz trudniej jest mu kupić buty na promocji po prostu, tak więc nie mamy aż takiego wyboru, przynajmniej nie wszystkie jesteśmy w stanie kupić na promocji, więc będzie miał właśnie takie ze Spidermana. One są o tyle fajne, że nie krzyczą tak z daleka, wiecie, nie są czerwone, nie mają tych ludzików, tylko po prostu tutaj jest pajęczyna, tu jest ten napis Marvel na sznurówkach i tu jest z tyłu pajączek, ale poza tym one nie są aż takie in your face, jak to się mówi. Wzięliśmy mu też kapciuszki nowe. I te są z Mario Bros, nawet mu się spodobały, tak więc spoko, ja lubię właśnie te, które nie mają tych takich gum tutaj w środku, tylko są miękkie i mają tutaj, wiecie, antypoślizgi. One były za piąteczkę, kolejna koszulka mojego męża, taka niebieściutka, też ma jakiś nadruk, też za 3,50, z takim o bohomaziem, jeszcze jedna biała z napisem Los Angeles, też za 3,50 i chyba jeszcze jedna jest. Tak, jest jeszcze jedna, całkiem biała, bez niczego, też za 3,50, za 3 nawet, łopanie. Tutaj sobie wziął kapciochy, takie za 7 euro, mają taki fajny wzorek sweterkowy, podobają mi się, powiem wam. No i jeszcze dosłownie dwie rzeczy, wzięłam dzieciom kulę do kąpieli, takiego, Boże, lata, takiego dinozaura. On jest bardzo uroczy, tak więc dzisiaj im wrzucimy i zobaczyłam, że są nowe błyszczyki z tej mojej ulubionej linii Hydra Kiss z Essence. W sensie ja wcześniej nie widziałam tych kolorów. Był jeszcze jeden taki mocno pomarańczowy, ale stwierdziłam, że zaryzykuję z tym. On tak wygląda, wiecie, jesiennie, halloweenowo, bo jest taki bardzo ciemny. Tego aż tak bardzo na ustach nie będzie widać. On będzie lekko może przyciemniał te usta, ale bez dramatu. To jest wszystko. Jak widzicie, nie ma jakiegoś wielkiego szału, ale mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Nie wiem, jakie są różnice pomiędzy asortymentem Primarka w Polsce, a asortymentem Penisa w Irlandii. Na pewno część rzeczy jest takich samych, tak więc może się zainspirujecie, może zobaczyliście tutaj coś ciekawego. Generalnie bywamy tam rzadko, więc stwierdziłam, że to może być fajny pomysł na odcinek i na to, żeby wam pokazać, żebyście sobie też mogli porównać, jeżeli macie Primarka w swoim mieście albo gdzieś tam w okolicy. Dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie znać, jak się wam podobało. Może będziemy nagrywać takie odcinki jeszcze w przypadku innych sklepów. Może kiedyś na przykład zabiorę was do Dansa na takie zakupy, na tą część bardziej tekstylnianą, bo nie wiem, czy spożywka byłaby na tyle interesująca. Tak więc dajcie znać, czekam na wasze komentarze, a dzisiaj dziękuję wam już bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku.